Cześć, witajcie, mamy 26 marzec. Akcja rozrzucania obornika. Tu jest ten obornik właśnie co woziłem. Tu jest wiatr trochę i może być mnie niewyraźnie słychać. I rozrzucam, Bartek mi pomaga, bo mojemu ojcu jak zwykle się nie chciało jechać. On ma przecież oprzątanie, agrobiznes. A tutaj kawałek było jechać drogi. Więc bez sensu prowadzi na 3 godziny jeden traktor, potem drugi, żeby ktoś po mnie autem przyjeżdżał. A tak to za pomoc przy sadzeniu Bartkowi się dogadałem. Zmarudzi te 4-5 godzin tutaj na pewno. I cieka ze torem, kurwa, zaraz go wykończy. Sprzęgło zaraz popali. O! Ten też nagrywa. Co chciałeś? Nie przerywaj mi nagrywania, bo nikt już nie. Ten vlogi nagrywa, ja pierdzielę. Trzymaj Lubisia. Nauczył się ode mnie vlogi nagrywać. Myślisz, że cię słychać tam na pewno. Taka robota. Ile jeszcze zostało? A ja wiem, ty żeś to przywozi. Jesteś operator. Ja nie wiem, jak ty mi się wypłacił za tą robotę. Ty jeszcze musisz mi zapłacić za sadzenie. Myślisz mi tyle pieniędzy, człowiek. Ja bym wiedział, ten Proximo przyjechał, już by było doładowane. No. Ja mam trzy większy krokodyl, rozrzutnik byś lepiej wziął. A no nie mówiłeś, ja umyłem rozrzutnik, stoi pod dachem. Z kulturą. Widział dalej, na dworze. Nie tak, Serka, może pomarzy. A i ten Bartek Ursus to ma fantazję. Rozrzucamy. Dawka myślę, że jest 20-25 ton na hektar. Kurde, przywieziony ten obornik został prawie tydzień temu. Przez ten czas nic nie padało. Tak obeschnął, że mała głowa. A też jeszcze z przyczepy to miałem tylko takiej słomy, bo wuja stodołę czyścił. I między te kupy, jak przywoziłem pod spód, wysypałem tą słomę. No mówię, no co ja z tym będę robił do jesieni, gdzieś składował na polach, bez sensu. A tutaj kukurydza 3 lata, słomy nie było, ni żadnego zboża, słomy, no to nic chyba nie zaszkodzi. No i ta leżówka za tym idzie od razu. Na piaseczkach to elegancka uprawa jest, także prawie śladu tego nie widać, tego obornika. Jadą gdzieś tam jakieś kubki większe są czy coś, ale to sporadycznie się trafia. Ta działka właśnie co opowiadałem, tutaj było wapnowane miesiąc temu i to też tak po połowie. Rok temu też było wapnowane, ale wapno granulowane było w ilości kwatona na hektar. No, w zeszłym roku też nie ucelowałem z odmianą, bo miałem tutaj ułana. Na ułan gdzie na piaski, nie? No, jakby było mokro, ziemia zadbana, no to i był, ale no. Susza, niedobrze odmiana, niedobrana. No i wyszło, no. Dwumetrowa kukurydza tutaj była, co tu dużo ukrywać. Więc mam nadzieję, że w tym roku już będzie tutaj. Jeśli pogoda oczywiście dopisze. Przede wszystkim woda na tych piaseczkach jest bardzo cenna. Możemy sobie nawozić, tak jak książka pisze, a bez wody i tak nic nie zdziałamy. Przyjdzie miesiąc, czerwiec, tam lipiec bez deszczu i jest po kukurydzy. Także działamy z Bartkiem. Myślę, że jeszcze ze 2 godziny. No i też drogę na Smardzewie zamknęli, skrzyżowanie. Musieliśmy objazdem jechać na Łosieniec. 10 minut dodatkowej drogi w jedną stronę.
No ale co zrobić? O, kamienie się zaczynają. To jest takie plac 10 arów normalnie żwirowni. Jeden duży kamień i ten muszę go wyjąć. Co ten Bartek wyczynia? Załadunek na środku pola. Zamiast talerzować, to się bawi. Myśli, że pośpieszy. Nic nie pośpieszy, człowiek. Żeby czasem za blisko nie jeździł, bo kamyk się trafi i mi szybę wybije. Będzie bulił. Jeszcze jakieś 4 rozrzutniki zostały, więc akurat. Na to pole.